Witamy na kanale Grad Plus. Siemanko. Dzisiaj drugi wypad z aplikacją Randonautica. Jesteśmy niedaleko tego miejsca, w którym byliśmy na pierwszym odcinku. Jeśli ktoś nie wiedział, gdzie byliśmy, możecie zobaczyć. Co tam zobaczyliśmy? Tak, na polu po prostu. Jechaliśmy polną drogą, były w ogóle opuszczone miejsca, nic w ogóle dookoła nie było. A w pewnym momencie pokazał nam się ciekawy taki drewniany dom obok jego stodoła. Więc zapraszamy do obejrzenia. Dzisiaj sprawdzamy drugie miejsce, mamy już wybrane. Za chwilę ruszamy. Oglądajcie. Lecimy. Kasa już przygotowana, jak widać. Mamy wybrane miejsce. Klikamy mapy. I zaraz pojawi nam się lokalizacja. O, tu jest ten punkt. Jest w lesie. Jest w lesie, włączamy trasę. Możesz teren zaznaczyć. O, proszę. Kieruj się na północny zachód. I lecimy. Skręć w lewo. 3 km, 3 minuty. No teraz aplikacja każe nam skręcić w lewo. I teraz w prosto i zaraz będzie w prawo. Za 600 metrów skręć w prawo. No jak właśnie wspomniała aplikacja. Jedziemy tutaj w prawo, w ten las. Za chwilę będę skręcał. Auto zostawię i przesiądę się do Konrada i Corneli. Tutaj gdzieś sobie zaparkuję, poczekam na nich. I z tego miejsca to już jest bardzo niedaleko. Więc oglądajcie, co tam dzisiaj się wydarzy. Ciekawego. Aplikacja kieruje nas teraz w prawo. I skręcamy. Kamil tutaj już czeka. Bo już wiedział, że w tym rejonie zaraz będziemy jechać, także przesiadamy się w jeden samochód i ruszamy jednym. Na razie przez jakiś czas musimy jechać ciągle prosto. Wjechaliśmy do lasu, ale jedziemy jeszcze ulicą, jak widać, nie ma jeszcze polnej drogi żadnej. Ciągle prosto. Z tego co kojarzę, to będziemy musieli zatrzymać auto przy asfalcie właśnie tutaj po prawej lub lewej stronie, gdzie będzie miejsce i udać się w lewą stronę do lasu. Tak, już niedaleko. Jesteśmy prawie na miejscu. Dotrzesz do miejsca docelowego. No właśnie, jak mówiła aplikacja. To tutaj już prawie, no? Tak? No. Dobra. To wjeżdżamy w lewo. No, okazało się, że trochę za wcześnie się zatrzymaliśmy, ale zaraz skręcamy już tutaj w lewo. To już będzie prawidłowe miejsce. No, jak nawigacja właśnie mówi. Zatrzymujemy się przy lesie. Nie wjeżdżamy do lasu oczywiście. I przejdziemy się w tamtą stronę, bo tam nas kieruje właśnie nawigacja. No, wyszliśmy z samochodu niedawno. Nawigacja nas prowadzi, jak widać. Musimy wejść tutaj na tą drogę, a punkt docelowy jest tutaj. Właśnie Konrad wspominał przed chwilą o punkcie docelowym naszej dzisiejszej wycieczki, czyli ile jeszcze? Niby. Dwie minuty marszu? Pokazuje niby minutę. A, tu jeszcze krócej. Bo to trochę GPS wariuje, jak to zawsze w lesie. Ale zobaczymy, gdzie nas poprowadzi. Muchy nas atakują. Zabezpieczenie przed komarami, kleszczami. GPS szaleje. Ale idziemy dalej, powinniśmy za chwilę dojść. Podążamy sobie lasem i tutaj czujne oczy wypatrzyły Corneli, czyli no, czy wypatrzyły fundament prawdopodobnie, co, jak myślisz, co to jest? To mogło się znajdować, widać, że na dole jest taka wieżka jeszcze. Jakaś... No i coś tu jeszcze jest w dół. Jakoś tak to wygląda. Ale innych zabudowań wokół nie widać. Dobra, my idziemy dalej, bo jeszcze to nie to miejsce. Jak widać, trochę GPS nam głupieje, bo wcześniej pokazywało minutę, teraz pokazuje 3 minuty. I do tego miejsca trochę wolno się zbliżamy. Trochę drogi może być jednak więcej. Wcześniej pokazywał 90 metrów, teraz 240. No ale może się uda. No to wchodzimy do lasu. Innego wyjścia nie ma. Najkrótsza droga. I zobaczymy, co nas czeka. Gdzie to nas prowadzi?
zmierzamy cały czas dalej. Tutaj widzę, że większa przeszkoda przed nami. Taki lasek gęstszy, będziemy musieli go ominąć. Raczej tędy. Co to? Nie wiem, właśnie co to jest. Taki nasyp tutaj. Patrzcie pod nogi, bo mogą być jakieś zasieki albo coś takiego. W takim lesie trzeba uważać na wszystko. O, tutaj pokazała się droga leśna. Będzie łatwiej iść teraz, przynajmniej nie przez krzaki. Trochę jakbyśmy na bok zboczyli. Czyli tam. Patrz. No czyli tam trzeba iść. Masakra, ile to drogi. Nie się wydawało niby, że tak blisko, a to... Teraz chyba w lewo, tak, w tą drogę. Lepiej drogą niż po tym lesie. Tak, dokładnie. Oj, teraz zobacz, idziemy równo, nie? Na ten punkt prawie. No, w tamtym miejscu niestety zaczęła trochę głupi się nawigacja. Cofnęliśmy się do drogi, no i trochę teraz widać się poprawiło. I niby nas dobrze kieruje. Słońce już zachodzi powoli. Oby się tylko nie ściemniło w tym lesie. Nie wrócimy. Chyba zbliżamy się. Takimi zaroślami tutaj pozarastane wszystko. 30 metrów podobno. Jesteśmy już jakiś dobry kilometr w lesie. No i to jest gdzieś tutaj już. Są takie pagórki. Trochę więcej przestrzeni. Tam już bardziej zrośnięte. No właśnie, myślałem, że tak dziwnie drzewa poukładane, ale to nie to chyba. Niestety, tym razem zostaliśmy wyprowadzeni w szczery las. GPS troszeczkę oszalał. Błądziliśmy, zrobiliśmy w jedno wielkie kółko. I aplikacja niestety nie doprowadziła nas do miejsca docelowego. Nie wiadomo, czy ze względu na zasięg, czy ze względu na błąd w miejscu. No bo wiecie, w lesie nie ma za wiele szczególnych punktów. Drzewa, krzewy, krzaki i te inne zarośla, chaszcze. Więc jesteśmy już w drodze do samochodu. Miejmy nadzieję, że nie pobłądziliśmy za dużo i za chwilę będziemy w aucie. No tu niestety nic nie znaleźliśmy, ale szukamy teraz nowej miejscówki. Już mamy odpaloną aplikację, teraz pokazało niby moc ponad 7. Podobno już jak jest moc ponad 5, to już jest dobrze, ale ponad 7 to może być naprawdę ciekawie. No ale to się okaże. Jest miejsce w sumie niedaleko. To zaraz tam skoczymy. No i słuchajcie, nie trzeba było chodzić za długo. Aplikacja doprowadziła nas do tego miejsca. No jak widać, jesteśmy idealnie w tym punkcie. Dojechaliśmy równo. No i dobra, rozejrzymy się teraz tutaj, czy coś będzie, czy nie będzie. Akurat teraz GPS już nie zgłupiał. Idealnie widać, że jesteśmy w tym punkcie. No i dobra, pochodzimy teraz tutaj i zobaczymy. Widać, że tutaj są tylko jakieś karmniki tam dalej. Trzeba się rozejrzeć. To jest skrzyżowanie dróg, słuchajcie, tutaj jest droga z tamtą, z której przyjechaliśmy. Można jechać na wprost, no i w prawo. I tutaj centralnie w tym punkcie pokazuje nam 7 mocy, nie? Tak, tak, tu jest aż ponad 7. 7,04 nawet dokładnie. Okej. No i ciekawe, ciekawe. Rozglądamy tutaj, na razie nic nie widać oprócz krzaków. Jak widać, o, idealnie w tym miejscu tutaj, o, pokazuje. Pokazuje dokładnie. O, jak to by się obrócili na kawałek dalej, o, to jest normalnie tutaj, idealnie jesteśmy w punkcie. To jest ten punkt. Nic tu nie widać, kurczę, ale chyba sprawdzę jeszcze dla pewności wykrywaczem. Metali może w tym miejscu. Dawaj, wyciągaj. Zobaczymy. Mamy przy sobie, jak tak zawsze, to zimę. Sprzęt wyjęty. Sprawdźmy to. Wiesz, mogą być sygnały ogólnie. No bo to jest to miejsce. No i gdzieś to zobaczymy, kurczę. O! Ile daje? Taki mieszany, trochę jak na kapsel. No. Ale możemy sprawdzić.
Tu na razie nic. No ale jakby to w tym punkcie, kurczę, było. No dawaj, gdzie? Tutaj. A jak głęboko? Mniej więcej. Jeszcze. No. Już prawie. Mhm. Nie, nie, chyba jeszcze nie tu. O, wykopane. Masz pointera? A tu chyba taki złomowy powinien być. Możemy wziąć pointera jeszcze? Jest. Jest? To? Tak, kawałek złomu. No proszę, coś takiego było. W tym miejscu, gdzie szukaliśmy, tyle chodziliśmy po lesie. Idealnie w tym punkcie w ziemi pokazywało coś takiego. Ale tak ciekawe. No bo jeszcze nic nie, właśnie nie widać, było, nie? No, w tym miejscu nie ma zabudowań, nie ma żadnych takich fundamentów, też punktów, jakby to tak nazwać. No i generalnie to już trzeba powiedzieć, że no aplikacja pokazała tak dużą moc, ale doprowadziła nas tylko w miejsce skrzyżowania dróg. I no co? Na tym kończymy dzisiaj. Nic szczególnego tu się nie wydarzyło tak naprawdę. Wykopaliśmy wykrywaczem, tak jak widzieliście przed chwilą. Taki przedmiot. Ten właśnie. Nie wiadomo co to jest nawet, ale jakiś... Od czego to mogło być? Nie no, ciekawie by było, gdyby na tym był jeszcze jakikolwiek napis, coś takiego. Co było wiadomo. Ale nic nie ma. Więc na razie... co? Kończymy to, nie? Tak, jeśli podobało się, zostawcie łapkę, komentarz i suba. Jeśli chcecie więcej takich filmików, piszcie w komentarzu. A my już kończymy. Trzymajcie się, cześć. Do zobaczenia, siemanko.